Dobrykulturalna.pl, Anna Luboń. Kulturalna.pl dzisiaj z zupełnie nowego miejsca na mapie Warszawy, Galerii Jednostka, gdzie pokazywane są prace współczesnych polskich artystów, których łączy fotografia, ale też to, że komentują współczesność, nie tylko polską. Tutaj teraz do 17 listopada trwa pierwsza wystawa, która nazywa się Dzień Dobry. Na tej wystawie kuratorka Katarzyna Sagatowska zgromadziła takich artystów jak Dorota Buczkowska, Weronika Gęsicka, Andrzej Kramarz, Rafał Milach, Maciej Pisuk, Andrzej Tobis, Tomek Tyndyk. To jest wyjątkowe miejsce z jeszcze jednego powodu. Mieści się przy Andersa 13. Kiedyś tutaj była siedziba Fundacji Archeologia Fotografii. To zdjęcie dzisiaj nawiązuje do tamtego faktu. Ale za oknem mamy skwer Tekli Bondarzewskiej. To jest wyjątkowa postać, nie do końca znana. Jest to żyjąca 100 lat temu kompozytorka i pianistka, która stworzyła kilkadziesiąt miniatur fortepianowych granych na całym świecie. Były tak popularne, że jej nazwiskiem, Bondarzewska, nazwano nawet krater na planecie Wenus. Dziś tutaj odbywa się wystawa Dzień Dobry, jak mówiłam. Na Dzień Dobry do zobaczenia między innymi pracę Rafała Milacha, jedynego artysty wizualnego fotografa zrzeszonego w prestiżowej światowej agencji Magnum. 17 listopada odbędzie się zresztą premiera jego książki Prawie każda róża na barierkach przy Sejmie, nawiązującej do protestów i białych róż zderzonych z brutalnością samej sytuacji. Tuż po premierze książki Rafała Milacha wernisaż światowej artystki Vanessy Winship. Wszystko to tutaj, w Galerii Jednostka, miejsce, które trzeba, warto odwiedzić. I mogą tutaj dużo ciekawych prac znaleźć dla siebie kolekcjonerzy sztuki współczesnej, no i my, widzowie, po prostu dla inspiracji. Dzisiaj bohaterem kulturalnej zdecydowanie jest Warszawa. Jesteśmy w nowym miejscu, w Galerii Jednostka. I także jutro na platformę HBO Go, i będzie można też oglądać w HBO, wchodzi jeden z najbardziej oczekiwanych seriali jesieni, Ślepnąc od świateł. To jest ekranizacja doskonałej powieści Jakuba Żulczyka. I jednym z głównych bohaterów tego serialu jest Warszawa. Oszalała, niezwykła, opętana, jakiej jeszcze nie widzieliśmy, a jednocześnie bardzo rzeczywista i bliska. Wszystko było kręcone w miejscach autentycznych, rzeczywistych. Kiedy obejrzycie ten serial, później wyjdziecie w miasto i będziecie mieli wrażenie, że dalej w nim jesteście. Reżyserem serialu jest Krzysztof Skonieczny. Główną rolę gra Kamil Nożyński, kompletnie nowa twarz. Muzyk, raper, nigdy przedtem przed kamerą, sensacyjny efekt. Tym bardziej, że partnerują mu wielkie nazwiska: Robert Więckiewicz, Jan Frycz i Cezary Pazura. Ślepnąc od świateł jest naprawdę tak dobre, jak tego oczekujemy. Tak dobre jak zwiastuny, które widzieliście w sieci. No i cóż, trzeba będzie wziąć urlop, żeby obejrzeć ciągiem te 8 odcinków. Ślepnąc od świateł w HBO.